Cześć wszystkim, witam na kanale We Are Crypto. Ja jestem Mr. Hyde, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co wymyślił projekt Desmos, który airdropuje się na ekosystemie Kosmos i dlaczego nigdy nikomu nie wolno podawać swoich seedów. Także zapraszam do odcinka, bo dzisiaj będzie ciekawie. Rejestrując się na giełdzie Prime XBT i podając kod We Are Crypto 50, otrzymasz 50% bonusu do pierwszego depozytu na giełdzie Prime XBT. Myślę, że jest to bardzo fajna promocja, więc jeżeli coś takiego Ciebie interesuje, link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam do moich kanałów na Telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie możecie by tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Okej, słuchajcie, od tego zaczniemy tak naprawdę, bo jest to w ogóle rzecz, która budzi emocje, więc nie mogę zacząć w inny sposób dzisiejszego nagrania. Słuchajcie, Desmos, pisałem o tym na Telegramie, że Desmos, projekt Desmos, który wchodzi tak naprawdę na Kosmos ekosystem, tak, dzisiaj, wymyślił sobie coś takiego, że robi airdropa. No, okej, fajnie, tak, to jest często spotykane, jeżeli projekt wychodzi, no to airdropuje się dla stakerów danej kryptowaluty, jest to na Lunie, jest to na Kosmosie, jest to naturalne. Ale nigdy nie widziałem jeszcze czegoś takiego, gdzie trzeba podać, słuchajcie, swoje seedy, żeby otrzymać tego airdropa. Dla mnie to jest po prostu coś do góry nogami, to jest coś popieprzonego, coś, czego ja na pewno nie zrobię i wam też odradzam. Tutaj w komentarzach już jest dyskusja szalona, że po prostu to jest jakiś joke. Tutaj widziałem, że też na naszej grupie Discordowej, do której oczywiście też zapraszam, na naszej grupie ludzie są czujni, co mnie bardzo cieszy i też dali znać właśnie, że chyba ich ostro poniosło, brawo dla Gokurdera, użytkownika, fajnie, że tutaj jesteście czujni. Nigdy nie podawać seedów nikomu. Pisałem o tym na Telegramie od razu, jak wrzuciłem tego tweeta, pisałem o tym na Discordzie, nie robić tak, nigdy, bo to jest po prostu szalone. Wróć do mojego filmu na temat właśnie portfeli kryptowalut, tam o tym mówię więcej. Udostępniając komuś seedy, udostępniasz mu cały portfel, on może zrobić z tym, co chce. Pierwszy raz coś takiego widzę, jestem szalenie zaskoczony, że jakikolwiek projekt, który się airdropuje, zrobił coś takiego, to jest chore. Nie dajcie się po prostu na to nabrać i dla mnie tu już bardzo dużo stracił ten Desmos w moich oczach. Ciekaw jestem, jak to rozwiążą. Może będzie jakieś sprostowanie, jakieś coś innego, nie wiem, ale już na pewno w tym momencie no, oni bardzo stracili moim zdaniem w oczach społeczności. Nie wiem, jak z tego wybrną, czy w ogóle wybrną, no i życzę powodzenia w takiej sytuacji. Także bądźcie czujni, nie wchodźcie od razu na pałę we wszystko, co ja wrzucam, bo interpretujcie to też na swój sposób. Po to jest Discord, żeby też dyskutować. Tutaj fajnie, że tutaj użytkownik napisał, bo po to jest, nie? Ja czasami coś wrzucę, a jeszcze nie dopiszę, a jakby mam wrażenie, że niektórzy wchodzą na pałę, nie? Tak nie można robić, trzeba przeczytać, interpretować, tak? Wszystko to jest mega istotne. Dobra, także już tutaj opowiedziałem o tym najważniejszym wydarzeniu. To się wydarzyło w ogóle godzinę temu, nie? Dopiero zdążyłem, teraz mam możliwość nagrywać dla was ten materiał. Okej, także przechodzimy już do odcinka. Jeżeli mnie nie subskrybujesz jeszcze, to koniecznie mnie subskrybuj i tutaj te podstawy kryptowalut sobie obejrzyjcie. To jest filmik właśnie, w którym mówię o tym, jak łatwo stracić kryptowaluty właśnie między innymi przez takie akcje, jak robi ten Desmos cały, nie? Oczywiście no, to nie ma nic do samego ekosystemu Kosmos, bo to mogło być zrobione na każdej sieci. To zależało od projektu, że sobie takie coś wymyślili. I tutaj nawet profil Kosmos Airdrops napisał Never share your seed phrase. Nigdy w życiu nie udostępniajcie tego. Dobra, przechodzimy do rynku. Bitcoin 58800, Ether 4,5 praktycznie, Binance Coin ponad 600, Polkadot 40 podnosi się po tym spadku, po Selden News, po parachainach, który jeszcze był jakby dociśnięty spadkiem na bitku, tak. Crypto.com retest, tak. Pamiętacie, co mówiłem, że sprzedaje, na Telegramie pisałem, że sprzedaje jakąś tam część swoich CRO
no bo miało bardzo mocny rajd i zdecydowałem sprzedać tutaj pewną część. Oczywiście część zostawiłem i ja to sprzedawałem po 80 i 90 centów. W tym momencie jesteśmy już na fajnym reteście i można sobie ewentualnie odkupić, tak? Ostatnio też kupowałem trochę gdzieś tam Luny, trochę gdzieś tam Atoma, też wam o tym pisałem. Moim zdaniem są na jakimś tam dipie i no i zobaczymy, jak na tym wyjdę. Rynek ewidentnie się podnosi po kilku tygodniach nudy, tak? Mieliśmy kilka tygodni nudy, spadków krwi. Dzisiaj mamy tak naprawdę pierwszy dzień, w którym gdzieś tam no, jest lepiej, ale to nie znaczy, że jutro będzie tak samo. Może być oczywiście wyżej, ale może być znowu dołek, więc tutaj krypto jest nieprzewidywalne i to miejcie na uwadze. Aczkolwiek cały czas długoterminowo u mnie bullish. Jeśli chodzi o Fear and Greed, 32 punkty, a zobaczcie, 32 punkty, a mamy delikatne wzrosty, więc fajnie to wygląda. Może być tak, że jak będziemy mieli znowu Extreme Greed, no to będzie już naprawdę, te wyceny będą fajne. Zobaczymy, co się będzie działo. Altcoin Season Index w połowie, ani sezon Bitcoina, ani Alt Season, także tak się gibam. Ether, fajny ride. Ether tutaj ma też, łatwo to zauważyć, nie trzeba być mega traderem, żeby wyczaić wyższe dołki, czyli tutaj jakby idziemy do góry. Ja też mam wrażenie, że odkąd Ether stał się deflacyjny, odkąd wprowadzili te EIP i jest spalany Ether, no to on jakby, jego struktura zrobiła się taka, że on cały czas rośnie. Pomału, ale rośnie, nie? Ale to jest tylko oczywiście moja teoria. Airdrop Apollo do odebrania na Lunie, jeżeli, to też wrzucałem na nasze sociale, jeżeli stakeujesz Lunę, no to tutaj dostaniesz airdropa, no i też jeżeli farmiłeś Apollo wcześniej, no to też można już claimować te nagrody, także zachęcam. Tutaj Desmos robi sobie jajca, także tutaj czekam na naprawdę wyprostowanie tej sytuacji, bo jest to dla mnie szaleństwo, nie powinno tak być. Przechodzimy dalej, tutaj do tego wrócimy za chwilę, okej. Okay. Morgan Stanley kupił kolejną porcję Bitcoina, tak? To jest news, o którym też właśnie chciałem wam powiedzieć, że instytucje, duże instytucje wciąż dokupują i Grayscale oczekuje na swój ETF. Także, no wiecie, instytucje nie kupują po jednej czy dwie sztuki krypto, tylko kupują tego dużo, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja mimo tych spadków jestem cały czas gdzieś tam no, pozytywnie nastawiony, tak? No tutaj ta moja analiza, wiecie, to nie jest moja domena analizy techniczne. Maciek 321 ma zdecydowanie lepszy, do którego tutaj zachęcam obserwować, oglądać. No bo jest kozakiem. Ja mam takie gdzieś tam swoje podejście. Tutaj odbiliśmy się od tej mojej czerwonej strefy, poszliśmy trochę do góry, ale nie znaczy, że za chwilę znowu nie spadniemy, nie? Zobaczymy, co tutaj będzie się dalej rysowało. Także ja tam się jeszcze nie podniecam. No dzisiaj jest fajnie, dzisiaj jest na zielono, ale to nie znaczy, że jutro będzie zielono, bo może być zupełnie inaczej. Uważam, że dipy ma właśnie Luna, DOT, generalnie Layer 1, tak? Atom trochę, także tutaj trochę Atoma dokupiłem znowu i czekam gdzieś tam na wzrosty. Dobra. Metaversy generalnie, no to nie jest tajemnicą. Metaversy mega ride, mega wzrosty. Tutaj jeśli chodzi o metaversy, praktycznie wszystko z metaversów rośnie. Illuvium już prawie 2000 dolarów kosztuje, taka ciekawostka, więc jeżeli ktoś ma coiny metaverse, no to generalnie jest teraz metaverse season ewidentnie. Okej. Okay. Morgan Stanley, dobra, sieć Ethereum to jest też mega bullish dla Ethera i to jakby pokrywałoby się z moją teorią, którą wymyśliłem, coś mi się artykuł nie wczytuje, że sieć Ethera spaliła ponad 1 000 000 sztuk Ethereum, odkąd wprowadzili te EIP 1559, tak, że Ether stał się bardzo deflacyjny, jest cały czas spalany, coś mi ten artykuł nie działa. Dobra, już działają strony, sieć Ethereum spaliła ponad 1 000 000 Etherów, tak jak mówiłem. No tutaj po tym update'cie EIP 1559 po prostu Ethereum stało się deflacyjne. Spalanie jest po prostu bardzo duże. No i to jakby pokrywałoby się z moją teorią, dlaczego ono rośnie. Bo czym więcej jest spalanie, tym mniej w obiegu. Bardziej potrzebne, tak? Bardziej rzadkie. I mam takie wrażenie, że możemy dotrwać czasów, w których posiadając jednego Ethera, będziesz naprawdę bogatym człowiekiem, posiadając coś naprawdę ekskluzywnego przez to spalanie. Bo to spalanie tego Ethera jest bardzo duże, więc Zobaczymy, co to, gdzie to nas zaprowadzi, jak to dokładnie będzie, ale jest to na pewno czymś dobrym, no i wpływa to na cenę, ewidentnie.
Największe japońskie banki rozpoczynają testy własnej waluty cyfrowej. Jest to bullish dla branży, ale nie jest to dobre dla branży, z tego względu, że dziwnie, tak? Ale trochę tak jest, bo co będą banki robiły? No CBDC, tak? A żaden, nie ma chyba osoby, która jest w krypto i by powiedziała, że CBDC są dobre, oprócz oczywiście banksterów. Samo nazwa, krypto, czyli ukryty, czyli chodzi o poufność, powstały po to, żeby gdzieś tam z tymi bankami walczyć, a oni teraz tutaj się wpychają, no tak to działa. Oczywiście Japonia nie jest pierwszym krajem, który idzie w tym kierunku, bo idzie w tym kierunku z tego względu, że Chiny no też, nie? I to już było mówione od jakiegoś czasu. Dodatkowo, zobaczcie, BIN Crypto. Europa włączy kryptowaluty do nowych zasad cyfrowych płatności. Zasady te zostały wydane przez Eurosystem, organ składający się z Europejskiego Banku Centralnego i banków centralnych krajów, które przyjęły euro. Celem nowego dokumentu jest stworzenie bezpieczniejszego, wydajniejszego ekosystemu płatności cyfrowych, tak? Moim zdaniem jest to żart, jest to po prostu niesmaczne z tego względu, że oni wykorzystują technologię, która miała być stworzona do poufności, do tego, żeby robić swoje, tak? Żeby robić swoje, żeby człowiek nie miał tak naprawdę kontroli nad swoimi finansami, żeby miały to banki. No tak jest cel, więc... No i tutaj uważam, że będzie taka zimna wojna między zwolennikami prawdziwych kryptowalut, a czymś takim, bo tak będzie. Okej. Okay. Ethereum ponownie testuje poprzednie ATH. Do dolara jest powyżej wsparcia na poziomie 4180 dolarów. Do Bitcoina znajduje się wewnątrz trójkąta symetrycznego, znajduje się w czwartej z pięciu fal wzrostowych, więc teoretycznie najlepsze wzrosty przed nami. Aktualizacja Ethereum, która uśmierci górników Proof of Work. Bomba trudności wydobycia zostanie opóźniona do czerwca 2022. Deweloperzy mają nadzieję, że do tego czasu łańcuch będzie działał w oparciu o Proof of Stake. Wysoka rentowność z koparek drastycznie spadnie, do tego warto się zabezpieczyć. Generalnie teraz, jeżeli ktoś kopie gdzieś tam sam, tak, krypto, no to musi mieć naprawdę drogi, duży sprzęt, żeby kopać. Ja nie wierzę, że teraz ktoś w domowych warunkach kopie sobie krypto i mu się to opłaca. Te czasy się skończyły i to już jakiś czas temu. Okej. Tyle jeśli chodzi o Ethera. Korea Południowa może być pierwszym krajem na świecie, który opodatkuje NFT. Też ciekaw jestem, jaki sposób oni chcą zrobić, bo przecież transakcje za NFT odbywają się w krypto i często jesteś portfelem, więc nie jesteś osobą, nie jesteś zweryfikowany, więc jak oni chcą to opodatkować? No chyba, że wychodzisz do Fiata, no ale to jeżeli wychodzisz do Fiata, to i tak najpierw na przykład NFT-ka sprzedajesz za Ethera, a potem Ethera sprzedajesz na giełdzie czy gdzieś tam, no i wtedy wychodzisz do pieniędzy fiducjarnych, do tradycyjnych środków, więc wychodzi tak naprawdę na to samo, nie? Ciekawe. Ale skoro chcą podatkować, no to uznają to za coś wartościowego, a nie za żart, więc to też jest plus. Generalnie mam wrażenie, że w 2021 roku już nic związanego z krypto nie jest uznawane jako żart, tylko naprawdę no wszyscy wiedzą, że tu są ogromne, poważne pieniądze. Bitcoin przetworzył 62% więcej transakcji w 2021 roku niż PayPal. Nie dziwi mnie to wcale. Jest zdecydowanie, sam Bitcoin, tak, który nie jest doskonały, no jest zdecydowanie lepszy niż większość tych jakby no różnego rodzaju firm płatniczych. Oprócz tych transakcji niestety, bo jednak jeżeli wysyłamy za Bitka i musimy zapłacić, strzelam, nawet 5 dolarów, to uważam, że to jest dużo. No chyba, że wysyłasz duże kwoty, no to wtedy nie. Ale no, zdecydowanie plusem jest to, że możemy w nocy o północy, świątek, piątek czy niedziela zrobić transakcje i wtedy i wtedy po prostu nie interesuje nas just, ale zawsze mamy pewność, że te środki dojdą, więc to wygrywa nad innymi gdzieś tam systemami. Ja osobiście PayPala nie używam, nie jestem zwolennikiem trzymania środków po prostu u kogoś. Wszystko praktycznie mam poukrywane w tej czy innej formie, bo też nie wszystko mam w krypto, nie? Okej. Coś jeszcze chyba mieliśmy dzisiaj na tapecie. Na tapecie dzisiaj jeszcze był tutaj Mati, jak to mówi Maciek 321. Dzisiaj na tapecie jest Mati i jego tarcza antyinflacyjna. Także on chce walczyć ze wzrostem cen w Polsce, o to jej założenia. Przeczytajcie sobie money.pl, ale generalnie wszelkiego rodzaju tarcze, wszelkiego rodzaju rozdawnictwo, wszelkiego rodzaju ich pomysły, moim zdaniem one jeszcze bardziej po prostu tutaj napędzą to, nie? Ja mam wrażenie, że oni się gubią, nie wiedzą, co robią do końca. To są jaja, to są po prostu jaja na naszych oczach. Jeżeli ktoś ma jakieś większe trochę pojęcie o finansach, no to po prostu siedzi i się śmieje z tego, bo tak jest, tak? Zobaczcie, jak wygląda złotówka na tle dolara.
Tak, czy euro, no zwłaszcza na tym dolarze to teraz widać bardzo mocno. O tych kredytach, tak, już ja to robię od chyba ten kanał jest. No i tak naprawdę to się potwierdza w kolejnych artykułach prasowych, nie? Więc bardzo w złym kierunku to wszystko zmierza i mnie osobiście zastanawia, gdzie będzie tego kres i jaki. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Desmos, jaja, nie z tej ziemi, bardzo słaba akcja, ciekaw jestem po prostu, jak tutaj z tego wybrniemy, no i wzrosty dzisiaj na rynku, co bardzo, bardzo cieszy. Tyle w tym nagraniu, do zobaczenia w kolejnych.